Otwierałem szufladę, w tej szufladzie było pełno pieniędzy. W pewnym momencie mi się taka żarówka zaświeciła, cholera. Klienci sobie pukają i chcą kupić płytki ceramiczne, to może... Ale ja nie sprzedam, nie może, sprzedam. Ale nie sprzedam. Być może powinienem otworzyć sklep, tak? Pomyślałem też również, żeby połączyć biznes ze sportem. No bo to połączenie jest świetne. Jestem tego typkowa z taką nadzieją, ponieważ Polska się zmieniała bardzo wtedy, tak? Dynamicznie. Ja widziałem w Polsce wielki potencjał. Klasyczne muscle cary to jest rzecz, w którą trzeba teraz inwestować, bo już takich samochodów nie będzie. No i w pewnym momencie biznes po prostu zaczął się chylić ku upadkowi, bo po prostu dużo lepszy wybór, większy oferowali zagraniczni kontrahenci. Cześć, witajcie. To jest kanał W Garści, a ja nazywam się Mariusz Woźniak. Witajcie w drugim odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o Hiszpanii, w końcu to wakacyjny okres. Porozmawiamy o biznesie lokalnym w Piotrkowie, ale nie tylko i o wielu jeszcze innych ciekawych sprawach. A ze mną gość Dariusz Piekarski. Bardzo Cię witam serdecznie. Bardzo mi miło gościć na Twoim kanale. Bardzo, bardzo mi miło również, że przyjąłeś zaproszenie i jesteś z nami. Dobra. Startujemy. Darku, zanim porozmawiamy trochę więcej o biznesie, chciałbym Cię zapytać, jak to się stało, że przez pewien okres czasu wylądowałeś w Hiszpanii, mieszkałeś tam? Skąd taka decyzja i dlaczego w ogóle akurat ten kierunek? Generalnie powiem Ci tak, ja w Hiszpanii znalazłem się zupełnie, że tak powiem, trochę przypadkowo i po drodze, ponieważ z końcem lat 80. Mając 20 kilka lat, nie wiem, 26 lat miałem chyba wtedy, czy coś koło tego, już prowadziłem w Piotrkowie swój pierwszy biznes i był to sklep z obuwiem i sklep z ciuchami, zresztą niedaleko tutaj Twojej lokalizacji, w linii prostej to może, nie wiem, z 200-300 metrów, później Ci pokażę, gdzie to jest. I to były takie czasy, kiedy rzeczywiście koniec lat 80. w Polsce jeszcze nie było w zasadzie niczego, bo były te wszystkie nasze przekształcenia, prawda? Przechodziliśmy do tego rynku wolnego i demokratycznego. I pamiętam a propos obuwia, które sprzedawałem, które było zresztą bardzo ciężko zdobyć w ogóle, żeby coś na tych półkach postawić, więc były takie historie, że ja jeździłem pod Częstochowę i pod Warszawę, konkretnie koło Raszyna, bo tam jak gdyby zawsze tam byli producenci obuwia, rzemieślnicy. I po przywiezieniu tego obuwia ciężko było zdobyć, czyli tam nie wiem, zdobywałem 40, 50, 60 par tego buta, tego obuwia. Po wystawieniu na półkach, po godzinie tych butów już w sklepie nie było. I otwierałem szufladę, w tej szufladzie było pełno pieniędzy. I to był fajny biznes. Jak gdyby mogłem już ten sklep zamykać, tak? I znowu mogłem wyruszać, żeby znajdować dalej następny towar. Po prostu tego towaru nie było. Oczywiście pod koniec lat 80., początek lat 90., wolny rynek, zaczęły się pojawiać w Polsce duże firmy, głównie z Chin właśnie, które powoli zaczęły zalewać takie rynki dla nich wschodzące wtedy. No i tego obuwia się zaczęło dużo pojawiać, oczywiście też ubrań i tak dalej. No i w pewnym momencie biznes po prostu zaczął się chylić ku upadkowi, bo po prostu dużo lepszy wybór, większy oferowali zagraniczni kontrahenci. No i któregoś dnia pomyślałem, że no może czas na emigrację, bo wtedy jeszcze no byłem, powiedzmy, młodym facetem. I kiedyś jak gdyby wpadła mi w rękę książka, którą przeczytałem, nazywała się Kanadyjskie peregrynacje. Fantastyczna książka, która opisywała Kanadę jako no piękny kraj. No, napisana takim językiem, że naprawdę zachęcała do odwiedzenia tego kraju. Ja sobie wtedy wymyśliłem, że po prostu chcę tam pojechać, tak? No i oczywiście zasięgłem języka, jak to można zrobić, jak można wyjechać do tej Kanady. Wiem, że dużo Polaków w tamtych czasach do Kanady i do Stanów Zjednoczonych wyjeżdżało. No i dowiedziałem się, że
jedyną w tej chwili, na tą chwilę w 90 roku, taką możliwość daje właśnie jak gdyby wyjazd do Hiszpanii i po prostu no, jak gdyby staranie się o ten wyjazd już z terytorium Hiszpanii, okay. bo jak gdyby z Polski bezpośrednio nie było takiej możliwości. No i oczywiście decyzja nastąpiła jak gdyby z dnia na dzień, spakowałem się, pojechałem do Warszawy, udało mi się wszystkie wizy wyjazdowe załatwić, bo to były takie czasy, kiedy jeszcze potrzebowaliśmy wizy, Polska jeszcze nie była w Europie, prawda? Nie miałem problemu z wizą hiszpańską, bo wcześniej, parę lat wcześniej wyjeżdżałem do Hiszpanii żeglując po Morzu Śródziemnym i jak gdyby z tą wizą nie miałem żadnego problemu. I tak jak mówię, decyzję podjąłem z dnia na dzień, spakowałem swój worek żeglarski i pamiętam, że jeszcze dzisiaj na koniec tego worka wrzuciłem budzik, taki stał na stoliku w moim mieszkaniu, wrzuciłem ten budzik i po prostu wsiadłem w samochód, kolega mnie zawiózł na Okęcie, nie miałem biletu, nie miałem nic i podszedłem do kasy, którą otwierali już 6 rano, takie zasłonki były jeszcze na Okęciu, taka pani się tą zasłonkę otworzyła i ja mówię, czy mam pani może bilety do Madrytu. No i tak mam. No i kupiłem bilet do Madrytu w jedną stronę. No i poleciałem do tego Madrytu. Wylądowałem, miałem $500 w kieszeni. Oczywiście miałem taki mały kontakt, który kolega mi załatwił do takiej miejscowości pod Madrytem, Alcalá de Henares, gdzie po prostu, no jak gdyby, to byli Polacy, którzy jak gdyby pomogli mi w załatwieniu noclegu, jakiegoś pierwszego mieszkania, przede wszystkim mieszkania, tak, żeby się po prostu zaszepić. No i oczywiście pojechałem tam, załatwiłem to sobie. No i później kolejny krok to był taki, że musiałem zdobyć papiery te migracyjne do Kanady. A więc trzeba było zdobyć, jak gdyby z Kanady ktoś musiał przysłać takie papiery, które mówią o tym, że jak ja pojadę do tej Kanady, to on się tam na początku mną zaopiekuje i tak dalej, mi pomoże w tych pierwszych krokach. Rezydencja. Takie papiery tak, kosztowały $2000, pamiętam. Ja sobie takie papiery załatwiłem. Oczywiście na te $2000 musiałem zarobić, więc jak gdyby musiałem iść też do pracy. No i w tamtych czasach w Hiszpanii, w roku 90, równo w 90, nie było możliwości zdobycia pozwolenia na pracę, nie było możliwości dostać ubezpieczenia. Po prostu człowiek był tam jak gdyby całkowicie totalnie na czarno. Można było tylko załatwiać jakieś tam pomoce typu, nie wiem, Czerwony Krzyż, jakieś takie historie, z których wielu migrantów korzystało, z całego świata zresztą, bo tam nie tylko Polacy, prawda, ale przecież cała Ameryka Południowa tam przyjeżdżała w tamtych czasach, Maroko przede wszystkim, właśnie tutaj północ Afryki, więc ja pamiętam, jak gdzieś tam stałem w kolejkach i załatwiałem takie historie, to taki międzynarodowy ruch. Natomiast oczywiście jak już zarobiłem te pieniądze, pierwsze pieniądze, oczywiście te papiery załatwiłem i trzeba było się zgłosić do ambasady kanadyjskiej. Złożyłem te papiery w ambasadzie kanadyjskiej i wtedy mi powiedzieli, że muszę czekać w kolejce minimum 2 lata bez możliwości opuszczenia Hiszpanii. No i nagle... Ktoś cię wrobił. Ktoś mnie wrobił. Ja myślałem, że ja tylko przyjadę, złożę papiery i tak i kupię na kolejny bilet do Kanady, ja sobie tam już polecę, tak? No i teraz wyszła taka historia, że ja muszę być, no bo taka jest kolejka, że ja te 2 lata muszę w tej kolejce czekać, no i jakoś to życie w tej Hiszpanii trzeba sobie będzie ułożyć, no bo nie można było nawet z tego kraju wyjechać, tak? Więc takim kolejnym krokiem to było, pamiętam, że złożenie na policji, żeby w miarę być legalnie, bo tam pobyt był nielegalny, więc, ale żeby w miarę być legalnie, żeby przedłużyć ten legalny pobyt, to złożyłem papiery o tak zwany azyl polityczny. Bo składając takie grubo. Papiery o azyl polityczny, to było grubo, tak. Już jak gdyby składasz wniosek i ma 3 miesiące jest na rozpatrzenie, czyli już 3 miesiące spokojnie jesteś legalnie, tak, bo czekasz na ten wniosek. Jak mnie policja zatrzymywała na ulicy gdzieś tam powiedzmy w Madrycie, no to pokazywałem papier, że czekam na decyzję i wtedy oni oczywiście nie mogli. W międzyczasie musiałem oczywiście pracować, tak. Starałem się uczyć języka na początku, nie? Bo to było trudne. Ja tam nie znałem słowa po hiszpańsku, nie? Kilka słów oczywiście tam po angielsku mogliśmy coś tam rozmawiać, natomiast z kolei Hiszpanie z angielskim też problem duży, tak? Bo oni są mocno w swoim języku, tak? I z nimi zawsze był problem, nie?
No i tak się to zaczęła ta historia z tą Hiszpanią, że tam po prostu zacząłem sobie tam wsiąkać w tą Hiszpanię, czekając właśnie w kolejce na wyjazd do Kanady. No to takim moim marzeniem była ta Kanada, głównie miasto Vancouver i prowincja British Columbia. To jest położone miasto nad Pacyfikiem, gdzie jest morze, gdzie można było żeglować, bo ja wtedy byłem mocno żeglarsko, że tak powiem, nastawiony. I góry, tak, z kolei, które piękne widoki na góry, bo jest ocean i od razu są góry, tak, a więc również, powiedzmy, rower, jak w tej chwili bym korzystał, jeździłbym na rowerze i tak dalej. No i co dalej? No i te lata mijały. Oczywiście troszkę zainwestowałem w siebie, w edukację, w szkoły językowe, no bo żeby tam się po prostu lepszą pracę zdobyć, no to trzeba po prostu znać język. No i taki był początek. No i któregoś dnia... Jak była ta decyzja, jakby wiesz, bo mówisz 2 lata, to trwało faktycznie 2 lata? Czekałeś, no tak, to prawo... Okej, i przyszła pozytywna decyzja? Było 2 lata. No i któregoś dnia dostałem po prostu zawiadomienie z ambasady kanadyjskiej. Aha, jeszcze w międzyczasie oczywiście było tak zwane interview z ambasadorem kanadyjskim, czyli bo były badania lekarskie i tak dalej, czy jesteś zdrowy i tak dalej. No i później jest rozmowa z ambasadorem, po co ja tam w ogóle chcę jechać i tak dalej, czyli to interview jakoś tam przeszedłem bez żadnego problemu. I powiadomili mnie po jakimś czasie, że witamy tutaj na pokładzie i że zapraszamy do ambasady i w celu otrzymania już paszportu kanadyjskiego, w celu bezpośredniego wyjazdu do Kanady i przeprowadzki do Kanady. Także dostałem tą decyzję. Z tym, że ja po tych 2 latach pobytu w Hiszpanii, powiem ci, że to była bardzo trudna decyzja, bo po pierwsze, już nauczyłem się języka. Zacząłem mieć coraz fajniejszą pracę. Poznałem mnóstwo przyjaciół, nie tylko bo oczywiście na początku jesteś w tym środowisku, gdzieś tam jak zaczynasz, no to wiadomo, że gdzieś tam w środowisku polskim się troszkę obracasz, a później jak gdyby, no zaczynasz kręgi, tak, już jesteś tego, zaczynasz poznawać fajnych ludzi z Hiszpanii i tak dalej. No i w pewnym momencie, wiesz, zacząłem mieć przyjaciół, poznajesz trochę mentalność tych Hiszpanów, poznajesz kulturę hiszpańską, zaczynasz podróżować. Przez te 2 lata ja zjeździłem cały Półwysep Iberyjski wzdłuż i wszerz, włącznie z Portugalią. Chyba znam bardziej niż powiedzmy Polskę. I no i co? No i zakochałeś się w Hiszpanii. Ja trochę się zakochałem w tej Hiszpanii i jak przyszedł moment na tą decyzję, no to zacząłem sobie tam kalkulować, no co tu teraz robić? No, mam tu już jakieś tam swoje życie, mam jakąś pracę. I teraz tam polecę i zaczynam od nowa, tak? Totalnie od nowa, tak? Uczysz się od nowa języka, od nowa ludzi, jesteś zestresowany. Aczkolwiek Kanada jest takim krajem mocno socjalnym, że tam powiedzmy, no nikt by ci tam nie pozwoli ci na ulicy umrzeć, nie? Przeciwieństwo do Europy, nie? Jasne. Tam jest mocno, mocno ta zakorzeniona pomoc. I jakoś te marzenia zacząłem do tej Kanady trochę tak oddalać. Już nawet kombinowałem, może na tą emigrację do Kanady, to może ja jachtem przez ocean przepłynę. Już były takie tam, już zacząłem szukać nawet takiego jachtu, nie? Oczywiście trochę było to w sferze marzeń, bo... Odważny marzyciel. No tak, odważny marzyciel. No i słuchajcie, przyszła ten moment na decyzję. Pamiętam, jak dziś chodziłem do południa kilka godzin wokół budki telefonicznej. Wtedy jeszcze telefonów nie było komórkowych, były budki telefoniczne na ulicy. A młodzi to już nie wiedzą, co to jest. Tak, to już nie wiedzą. I co zrobiłem? No, wszedłem do tej budki telefonicznej, zadzwoniłem do ambasady i podziękowałem im za całą opiekę, za całe prowadzenie i powiedziałem, że rezygnuję, że zostaję w Hiszpanii. No i nie pojechałem. Jak praca zawodowa? Znaczy, bo chciałbym powoli dochodzić do tego... bo w momencie, kiedy... Wiem, do czego zmierzasz, bo właśnie po tych 2 latach, jak mówię, nie, wyszły nowe też takie przepisy, że osoby, które przybyły w latach 90., między tam 90. a 92. roku do Hiszpanii, mogą się już starać o legalny pobyt i pozwolenie na pracę. Okay. No i taki przepis wyszedł. Ja już automatycznie poleciałem z papierami do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie... Rozpatrzyli. Tak, żeby to tego... No i dostałem... Pierwszy lata był taki pobyt na legalny na rok czasu, z pozwoleniem na pracę. Później to można było przedłużać, a później był pobyt na 5 lat, a później był taki już nieskończoność, tak? Tak to mniej więcej wyglądało. Jasne. Więc mając już to pozwolenie na pracę,
mogłeś się starać o pracę no, legalną, tak? Czyli kontrakt, masz wtedy ubezpieczenie, możesz, wtedy jesteś spokojny, idziesz do lekarza, jak ci coś dolega, prawda? Masz swoje. No, jesteś normalnym obywatelem tego. Jaką branżę wybrałeś? Tego. Jaką branżę? Znaczy wiesz, no, początki, jeśli chodzi o pracę w Hiszpanii, to były bardzo trudne, bo na nielegalu, więc nielegalna praca, jaką możesz mieć? No to możesz mieć jako, nie wiem, malarz, możesz tapety ludziom w domu układać. Moja pierwsza praca to był listonosz taki, co roznosi po ulotki do skrzynek wrzuca, nie? No i w Hiszpanii wszystkie skrzynki pocztowe są raczej w środku klaty schodowej niż na zewnątrz, prawda? Bo u nas w Polsce się gdzieś tam trafia, że są te skrzynki na zewnątrz i tam jak taki listonosz chodzi, to sobie tam wrzuca, nie? Natomiast żeby wrzucić w Hiszpanii, to trzeba było, żeby ktoś ci drzwi otworzył, tak? No i pierwsze zdanie, które się ja musiałem nauczyć po hiszpańsku i pamiętam tak do dziś, bo jak zadzwoniłeś i ktoś się pytał, kto tam, nie? No to ty mówiłeś soy cartero comercial, abre puerta por favor. No to były pierwsze słowa, które się nauczyłem i nigdy jej nie zapomnę, tak? Czyli jestem listonoszem, roznoszę ulotki, otwórz proszę drzwi, tak? No niektórzy ci te drzwi otwierali, niektórzy ci nie otwierali. Jak się otworzyli, no to wrzucałeś. No i miałeś tam swoje rejony jakieś tam, prawda? I to tego. No to były pierwsze pieniądze. Ale ja pamiętam, że pracując 4 godziny dziennie, przez miesiąc czasu, a 4 godziny dziennie, za te pieniądze, które zarobiłem, spokojnie miałem na wynajem pokoju i spokojnie na życie mi starczyło. Także naprawdę to nie były takie złe czasy. Jakby tutaj ktoś nas słuchał z rządzących, jakby nie chciał wpaść na pomysł, żebyśmy napracowali po 4 godziny dziennie, rozważmy to, aczkolwiek no, u nas no, pracując w tym zawodzie, myślę, że nie zarobilibyśmy na wynajem mieszkania czy nawet pokoju i jeszcze na życie, zwłaszcza biorąc pod uwagę dzisiejsze czasy i tą naszą piękną inflację, którą teraz mamy, prawda? No a później masz to pozwolenie na pracę wtedy pieniężnie, tak? Bo już przychodzisz do firmy, mam pozwolenie na pracę, chcę być legalnie zatrudniony, proszę bardzo. I coraz bardziej ewoluujesz i te prace. Ja później byłem, różne zawody tam wykonywałem, tak? No, kierowca na przykład furgonetki w firmie budowlanej, ale dzięki temu poznałem wspaniale ulice Madrytu, bo pracowałem w Madrycie i w 4-milionowym mieście bez GPS-u. Tam też nie było GPS-u, więc były takie książeczki z mapami. No i tam jak była jakaś dzielnica, której jechałem, no to nawigowało się po prostu mapą. To słuchaj, jakbyś chciał znaleźć sobie, nie wiem, taką odskocznię od swojego biznesu, to jakby wiecie, jakby ktoś chciał na wakacje poznać taki Madryt, nie ten turystyczny, tylko taki z drugiej strony, to bierzecie Darka. Nawet i prostu, się śmiałem, że chyba mógłbym być taksówkarzem też w Madrycie, nie? Bo spokojnie znam ulicę. Bez GPS-u. Aczkolwiek zdarzało mi się, że jeździłem pod prąd, nie? Bo to też mi się tak zdarzało, nie? Że... Kto tego nie przeżył? Kto tego nie przeżył, tak? No, także Madryt świetnie, świetnie poznałem. Na późniejsze prace, no to były prace, pracowałem w takiej fajnej firmie, gdzie produkowaliśmy, budowaliśmy tak zwane umeblowanie miast, czyli przystanki autobusowe, wszelkie znaki drogowe, jakieś sygnalizatory. To, co jest potrzebne do umeblowania miasta w sensie infrastruktury, to myśmy to produkowali i projektowali. Jak byłeś tam w Hiszpanii? Bo jakby nie powiedzieliśmy tego jeszcze, ale Darek zajmuje się sprzedażą płytek z Włoch i z Hiszpanii właśnie. Płytek ceramicznych. Ceramicznych, zgadza się, tak, przepraszam. Jak to się stało, że, czy w ogóle przez ten okres czasu, przez te 8 lat, jak tam byłeś, był ten moment, nie, w absolutnie, płytki, nie, absolutnie, okay. Totalnie nie było. Ja miałem swoją inną pracę, w ogóle o tym nie myślałem. Oczywiście wiedziałem, że Hiszpanie produkują płytki ceramiczne i że gdzieś tam jakiś handel, jakieś coś tam istnieje między Polską a Hiszpanią. Aczkolwiek w późniejszym, jak gdyby ostatnich latach mojego pobytu, oczywiście już tam taka żyłka biznesowa do mnie wróciła, tak? No bo tu w Polsce już miałem swój biznes. Później wyjechałem, no wiadomo, trzeba było pracować i zarobić jakoś jakieś pieniądze, ale później mi się ta żyłka biznesowa otworzyła. I założyłem firmę w Hiszpanii, tak? Taką Sociedad Limitada, to jest coś takiego jak spółka z o.o. u nas. Zrobiłem to do spółki z takim moim kolegą, którego poznałem, zresztą inżynier lotnictwa i pilot, który zresztą do dzisiaj chyba tam mieszka, już do końca straciłem z nim kontakt, ale pracuje na lotnisku w Sewilli. I otworzyliśmy sobie taki biznes i stwierdziliśmy, że przecież Hiszpania to pomarańcze, no to będziemy pomarańcze eksportować do Polski. I rzeczywiście to były takie czasy, kiedy to był dobry początek, żeby z tymi pomarańczami zacząć, bo tutaj w Polsce zaczęły się tworzyć wielkie centra handlowe, właśnie typu, nie wiem,
Auchan, Leroy Merlin, prawda, Francuzi tu głównie inwestowali. I tutaj na te pomarańcze był zacząć, tylko że myśmy się do tego źle zabrali, tak? Bo myśmy po prostu, no, myśmy się uczyli tego biznesu. A wiadomo, często, znaczy w moim przypadku jest tak, że ja się uczę na własnych błędach, tak? Ja popełniam błąd i później uczę się na tym błędzie i dopiero robię coś na nowo, tak? No i myśmy sobie wymyślili, że kupimy od jakiegoś tam producenta, powiedzmy, pomarańcze, zapakujemy to w kontener, tam powiedzmy 40-stopowy i wyślemy to na statkiem do Polski. No i znaleźliśmy kontrahenta w Polsce, który zgodził się, że on od nas kupi te pomarańcze. No i my biegiem oczywiście tam agencję taką morską, która nam załatwia kontener, załatwiliśmy rolnika, który nam sprzedał te pomarańcze, zainwestowaliśmy te pomarańcze. Nawet osobiście, z ciekawości, pojechaliśmy do Sagunto na południu Hiszpanii, gdzie przypływał polski statek, tak zwany rorowiec, który pływał tam po Morzu Śródziemnym. I o tyle było fajnie, że ten rorowiec, jak ładował się w Sagunto, to do Polski płynął bez zatrzymania, tak? Czyli płynął bez zatrzymywania się w innych portach, więc czas dotarcia tego kontenera do Polski był dosyć szybki. My myśleliśmy, że właśnie te owoce po prostu tam dopłyną i będzie wszystko pięknie, tak? No i nawet tam kapitana statku żeśmy poznali. W ogóle ja, ze względu na to, że się żeglarstwem i w ogóle marynistyką interesowałem, no to ja tam chętnie pogadałem i tak dalej. A dlaczego wieziecie ziemniaki do Polski z Cypru? Przecież Polska ziemniakiem stoi. Nagle odkryłem takie rzeczy, które po prostu normalny człowiek by nie wiedział. Nie? I słuchajcie, no oczywiście ten biznes nie wypalił, straszna wtopa, bo jak ten kontener dotarł do Gdyni, ten statek stał jeszcze tam ileś dni na redzie w porcie, bo tam był jakiś problem, żeby ten statek w ogóle wpłynął. W końcu jak wpłynął, ten nasz kontrahent odebrał ten kontener i jak ten kontener otworzył, to po prostu tam wypłynął sok z tych pomarańczy. No i to był nasz pierwszy, ostatni biznes z pomarańczami, ale nikt nam nie powiedział, że pomarańcze się transportuje z Hiszpanii po prostu tirami. Później były pomysły na eksport z Polski do Hiszpanii szybowców, ponieważ kolega był lotnikiem i miał kontakty, bo pochodzi tam z Bielska-Białej. W Bielsku-Białym produkowali szybowce, które są znane na całym świecie. Też to jakoś tam do końca nie wypaliło. A ja z kolei zacząłem importować z Polski do Hiszpanii żagle do desek windsurfingowych. I tutaj miałem mały sukces, mogę powiedzieć, bo trochę tych żagli udało mi się. Była taka słynna firma Vamp, nie wiem, czy ona jeszcze istnieje, znaczy nie istnieje na pewno. Ja od nich kupowałem te żagle i dystrybuowałem na lokalnym rynku, głównie właśnie w stolicy Hiszpanii i tam gdzieś w okolicy. Ale jak gdyby no, nie było z tego też jakichś tam kłopotów, to był taki sezonowość, tak? Był sezon na to i później to wszystko upadło. No i tak się toczyło to życie, prawda? Skąd decyzja o powrocie? Bo jak byłeś tam te 8 lat, tak. I co się wydarzyło? Co się wydarzyło? No to już właśnie mówię, co się wydarzyło. Któregoś dnia, a właściwie to była niedziela, ja miałem w niedzielę taki zwyczaj, że gdyby rano na śniadanie schodziłem do baru, który miałem dosłownie pod moim mieszkaniem, które wynajmowałem. I w niedzielę wychodzi taka duża gazeta niedzielna, nazywa się El Pais. No i przy tej kawie i tym krosanciku świeżym, sobie jak piłem tą kawę, tą gazetkę sobie lubiłem zawsze poprzyglądać. No i na ostatniej stronie, z tyłu gazety, założyłem takie duże ogłoszenie, że poważna firma hiszpańska, oczywiście oni nie pisali z jakiego sektora i tak dalej, że poważna firma szuka do pracy głównego księgowego, bilingue, czyli dwujęzycznego, hiszpańsko i polskiego, tak? Więc takie ogłoszenie, które ciężko znaleźć w ogóle w gazetach hiszpańskich, bo jak mówię, tej pracy dla Polaków w sensie nie było i zawsze trzeba było się postarać. I ja oczywiście w poniedziałek natychmiast złożyłem CV do tego. A dlaczego złożyłem? Był to główny księgowy, dlatego że ja z wykształcenia jestem ekonomistą, a między innymi w ramach mojego rozwoju w Hiszpanii i nauki języka kończyłem też takie kursy właśnie księgowe, do prowadzenia księgowości, no robiłem co mogłem, prawda? Więc stwierdziłem, że jak gdyby hello, jestem przygotowany, tak? Więc po prostu złożyłem te papiery, no i gość na drugi dzień do mnie zadzwonili, że interwiu, spotykamy się w hotelu w Madrycie, w jakimś tam miejscu, ja oczywiście wbiłem się w garnitur, pojechałem na to spotkanie, gość mnie wypytał różne rzeczy, nawet takie techniczne, jakbym zaksięgował coś tam, ja mu odpowiedziałem, no i dobra, to się skontaktujemy z panem. No i po jakimś tam tygodniu dzwonią do mnie i mówią, wie pan co, dzwonimy do pana, bo jest pan jak gdyby w czubie kandydatów do tej pracy,
I że prawdopodobnie jeszcze tam trwa selekcja, ale że tam się jeszcze z nami skontaktują. I za kilka dni znowu zadzwonili, mówią, że czy byłbym zainteresowany już na taką konkretną rozmowę, już, bo jest pan rzeczywiście w tej czubie, z tym, że musiałby się udać pan do Walencji, bo firma jest z Walencji i tam panu wszystko przedstawimy i tak dalej. No ja wsiadłem w pociąg, pojechałem do tej Walencji, do tej firmy i co się okazało, że to jest firma, która produkuje wosk do ochrony właśnie pomarańczy, czyli jest to taka aplikacja, którą się nakłada na owoce i ten wosk powoduje, że owoce się pięknie błyszczą, a jednocześnie nie wysychają, te pory są zalepione i nie oddają tego, one są cały czas soczyste. Może nie wszyscy my o tym wiemy, co kupujemy w sklepie, ale taki wosk jest aplikowany. Po to są te rozmowy, żeśmy wydali czegoś więcej. Dokładnie. Oprócz tego, że tak powiem, produkują maszyny do segregacji tych owoców, no taka kompleksowa firma. No i oni powiedzieli, że, no to ja mówię, oczywiście branża, tam jak branża, bo już tam liznąłem trochę tej branży pomarańczowej, to chętnie do tego mogę wrócić, tak? Ale w tym momencie oni mi powiedzieli, na tym ostatnim już etapie powiedzieli, że musimy panu zakomunikować taką rzecz, że ta praca jest nie w Hiszpanii, tylko w Polsce. A ja w ogóle na to nie byłem nastawiony, bo ja już miałem swoje życie w Hiszpanii, tak? Ja już poznałem moją przyszłą żonę, którą zresztą poznałem w Hiszpanii i mieszkaliśmy już razem, miałem już swoje życie, miałem swoją pracę, miałem mnóstwo przyjaciół i ja w ogóle nie myślałem o powrocie do Polski, tak? Na tam razie. I nagle okazało się, że ta praca nie jest w Hiszpanii, tylko w Polsce. No i po prostu znieruchomiałem, tak? I mówię, hello, chyba trochę wie pan, co zaskoczony, trochę mi to później mówicie, dlaczego mi tak nie powiedzieliście na etapie gdzieś tam, tak tego, no tak, bo coś tam. No i mówią, że no oczywiście ty mi powiedzieli, że firma jest w Warszawie, już założona, jest to jakaś tam spółka i że oni eksportują właśnie pomarańcze do Polski. Tam mają w Polsce duży magazyn, gdzie jest sortownia i segregują te pomarańcze w zależności od tego, co kontrahent potrzebuje, tak? Czyli potrzebujesz skrzynkę 20-kilową albo w siatkach 3-kilowych, no to ta maszyna to powoduje, że i oprócz tego ten wosk, który jest tam nakładany i tak dalej, one są segregowane co do wielkości jeszcze te pomarańcze, oczywiście tam były jeszcze cytryny, tam jakieś inne rzeczy, a w efekcie jeszcze oliwę z oliwek też importowali, znaczy eksportowali. Taka marka Borges, która jest do dzisiaj, można ją kupić w niektórych sklepach, bardzo dobra oliwa, która z Katalonii pochodzi. No i ja byłem zaskoczony tą decyzją, mówię, no panowie raczej nie, ale no i tak dalej, a oni tak, dobra, to może zróbmy tak, a ile by pan, co by pana mogło przekonać, ile by pan by na przykład chciał zarabiać, gdyby tą pracę przyjął, nie? I ja sobie wtedy tak pomyślałem, kurna, ja im tutaj walnę kwotę, to po prostu oni wyciągną z mojego tego i sprawa się zakończy, będę wolnym człowiekiem, tak? Wtedy jeszcze nie było euro w Hiszpanii, tylko były pesetas, taka moneta była. Dobra pensja na tamtych czasach to było, nie wiem, 120-150 tysięcy peset w tamtych czasach, prawda? Bo taka dobra pensja. No i ja mówię, no dobra panowie, no to słuchajcie, proponuję taką stawkę, nie? I rzuciłem im 350 tysięcy peset, nie? Czyli tam... Trzy razy tyle. 350 tysięcy peset, plus ubezpieczenie oczywiście normalnie w Polsce, plus kontynuacja ubezpieczenia w Hiszpanii, ponieważ nie wiem, jak się to wszystko rozegra, a chciałbym tą kontynuację ubezpieczenia mieć w Hiszpanii. I facet myślał sekundę i mówi, zgadzam się. No i los na loterii wygrałeś. Tak, no i co się wydarzyło? No to się wydarzyło, że zaakceptowali moje warunki. Ja przez to trochę niechcąco, ale zaakceptowałem mój wyjazd do Polski, do tej pracy. Ale w końcu sobie pomyślałem, kurczę, no ale może przecież pojadę, spróbuję, przecież zawsze można wrócić i tak dalej. Nie? No, oczywiście wiąże to się z jakimiś tam pewnymi komplikacjami, prawda? No i tak się złożyło, że podpisałem z nimi kontrakt, wsiadłem w samochód swój, najpierw prywatny, pojechałem tutaj do Warszawy, do tej siedziby, znalazłem mieszkanie właściwie pod Warszawą, w Miesiadle, takiej między Piasecznem a Warszawą, a także mieć blisko tam do tej firmy. I jak gdyby wszedłem do tej pracy, zacząłem się tam angażować, organizować to życie, tak jak mówię, wynająłem mieszkanie, no i później musiałem jeszcze wrócić po żonę i po... Znaczy po żonę, to była jeszcze moja dziewczyna, przyszła żona. I mówię, co tu zrobić? No to pożyczyłem od firmy furgonetkę taką 3,5-tonową i tą furgonetką pojechałem do Hiszpanii.
żeby zabrać cały swój dobytek, no bo taka jest prawda, no trzeba było to wszystko zrobić, tak zwane mienie przesiedlęcze, tak jest. I zabrać przyszłą żonę, która już była w ciąży. Okay. Wtedy i tam, nie wiem, który to był, piąty czy szósty miesiąc. No i pojechałem do tej Hiszpanii i po drodze wymyśliłem, że jak już będę w tej Hiszpanii, to może wezmę ślub, nie? No i tak się zdarzyło. Pojechałem do Hiszpanii i w ciągu dosłownie tygodnia zorganizowałem ślub. Zaprosiłem najbliższych znajomych. I to było takie ślub z pożegnaniem. Ale no, i skończyliśmy w restauracji chińskiej. I tak się skończyło. No i było tam dużo pomarańczy na stole. Nie, już tego, to już tego nie było. Później pomarańczy to miałem dosyć. Nie dziwię. No i dlatego wylądowałem w Polsce. Tak, bo pytałeś mnie o to, tak, co się stało, tak, że wylądowałem. Teraz... Natomiast co do płytek, to była taka historia, że firma ta, w której pracowałem, oczywiście, żeby tu już nie zanudzać was wszystkim tą historią, bo to jest, całego życia nie będę ci opowiadał. Już przyleciliśmy z połowy chyba. Już połowa z połowy, może trochę, może przynudzam, no nie wiem, może... Nie. Natomiast ta firma się rozpadła po 2 latach. Niestety. Bo tam też za dużo zarabiałeś. Tak, za dużo zarabiałem, kurczę, rzeczywiście w tamtych czasach to były dobre zarobki. I urodziła mi się córka też, już wtedy w 98 roku urodziła mi się córka właśnie w Warszawie. No i firma się rozpadła, no i co było robić? No i myśmy w zasadzie chcieli wracać, nie? A tak dalej. Ale kiedyś spotkałem moich znajomych i też tam spod Warszawy i mówią: Darek, słuchaj, jest taki temat, bo teraz trwa boom na hiszpańskie płytki ceramiczne. Bo ja nie wiem, pomyślałem sobie, czy ja mam wracać i znowu pracować dla kogoś, czy może znowu jak gdyby odpalić te swoje takie robienie biznesu, tak? Bo ja do biznesu podchodzę trochę jak do pasji, tak? Nie tylko robię biznes dlatego, żeby zarobić pieniądze, ale jak gdyby... Musi być fajnie. Musi być fajnie, mnie to interesuje, tworzenie, robienie biznesu, szukanie jakichś nowych rozwiązań, szukanie nowych możliwości w biznesie, to jest to, co mnie pasjonuje. A przy okazji, jak się zarabia pieniądze, to jak najbardziej, tak? To jest fajne. I wtedy pomyślałem, że hej, no może bym wrócił do tego biznesu. I tak o tych płytkach ceramicznych nie mogłem przespać jednej nocy, bo tak rzeczywiście zacząłem się tam grzebać i tego. No i zacząłem grzebać tam w internecie, bo już wtedy internet, pamiętam, był. Można było, oczywiście te nasze dekodery, nie jak to się nazywało, nie dekodery, tylko do internetu, co to było? Modemy. Modemy, prawda, przepraszam. Modemy takie były, wiecie, podłączało się do komputera i on tak fajnie dźwięczał i tam się łączył. No ale to jakoś tam działało wolno. Mówimy trochę prehistoryczne historie, bo wiesz, ludzie, którzy będą, młodzi ludzie, którzy będą nas to oglądać, to nie wiedzą. To musicie sprawdzić w Google, co to było. Natomiast ludzie z mojego rocznika na pewno będą wiedzieć, tak? Więc i nagle odkryłem, że jest coś takiego jak targi płytek ceramicznych w Walencji. Tym, że ja to odkryłem, że tak powiem, w poniedziałek czy we wtorek, a targi już trwały. To była taka historia. Okay. I ja nie zastanawiałem się, wsiadłem w samochód i 3,5 tysiąca kilometrów bez snu, przez 36 godzin zasuwałem do tej Walencji na te targi. Tak, żeby jak gdyby powiedzieć, czym zasuwałem, to był Fiat Punto, silnik 1.4. Żeby trzymał. 1.4, tak. Jak już nie mogłem prowadzić, to na stacji benzynowej 10 minut jechałem dalej. No ale wyobraźcie sobie, że dojechałem na te targi. No i oczywiście jak gdyby szukałem przedstawicielstwa handlowego, tak? Ja nie chciałem być od razu dystrybutorem czy importerem, tylko chciałem być przedstawicielem handlowym którejś z hiszpańskich marek. No i oczywiście to był już ostatni dzień, czy tam przedostatni dzień na tych targach i ja zacząłem chodzić po tych stoiskach, zacząłem rozmawiać z wszystkimi, no i wszyscy rozkładali ręce, mówili sorry my friend, ale no my już mamy przedstawiciela, tu już mamy tego i rzeczywiście, no wszystkie fabryki już miały przedstawiciela, nie? I już byłem w takiej ostatniej fabryce, która się nazywa Alcala Gres. To jest tak, od razu będę mówił po nazwach. No i facet też mi powiedział, że tak, mają przedstawiciela. Już tak wychodzę z tego stoiska, on mówi tak, hej, kolego, ale poczekaj, cofnij się. I on mówi tak, wiesz, mamy tego przedstawiciela, ale tak nie do końca jesteśmy zadowoleni z niego i tak dalej. Może, wiesz co, spróbuj może coś to zrobisz i tak dalej, nie? No i ja tak oczy mi się otworzyły, mówię, o, dali mi jakąś tam szansę, tak? Wróciłem z tej Hiszpanii z tą marką i jak gdyby zacząłem tutaj budować w Polsce to przedstawicielstwo handlowe. Ale to tak? W Warszawie zacząłeś się jakby, wiesz, budować? Czy jednak nie, wróciłem właśnie do Piotrkowa, bo to się jak gdyby, bo o co chodziło, ja w Warszawie wynajmowałem mieszkanie, a tu w Piotrkowie miałem moje mieszkanie własne, które jak wyjeżdżałem na migrację, to mieszkanie zostawiłem i ja je wynająłem. Ale w momencie, kiedy ja już tutaj, jak gdyby ten biznes zaczynał rozmawiać, to mówię tak, kurczę, po co mam płacić za mieszkanie
tam nie wiem, wtedy to nie wiem, to co jakieś kosmiczne pieniądze płaciłem, ale tam pamiętam, nie wiem, 2000 zł w tamtych czasach to były jakieś tam szalone pieniądze. Warszawa, skoro moje mieszkanie tutaj mam, tak? No i wróciłem po prostu do tego mieszkania, bo miałem już córeczkę i mówię, przecież będzie nam lepiej tutaj niż na wynajętym. A przedstawicielstwo mogę prowadzić w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej, więc tutaj nie było znaczenia. I właśnie to jest jak gdyby powrót do tego Piotrkowa z powrotem, tak? Do mojej przyszłości. No bo ja z Piotrkowa się wywodzę, jak gdyby stąd wyszedłem i. I już wtedy, od razu jak zostałeś przedstawicielem tej firmy, od razu pomyślałeś o swojej marce jako tako? Czy nie, jakby absolutnie. Na początek siedziałeś i budowałeś? Nie, no czy oczywiście założyłem firmę, ale tutaj założyłem własną firmę, jednoosobową działalność, nazwałem ją wtedy Mar and Partners. Mar to jest po hiszpańsku morze, a partners to wiadomo partnerzy. Wymyśliłem sobie taką nazwę trochę, bo chciałem coś związane, żeby było cały czas z tym morzem, tak? I mówię tak, mamy partners. A później wszyscy mi mówili tak, Darek, wiesz co, ta nazwa to jakoś tak się nie kojarzy z płytkami, bo to tak bardziej jako z kancelarią adwokacką bardziej, albo z czymś takim, nie? Ale ja się uparłem, żeby pod taką nazwą tą firmę prowadziłem. No i to przedstawicielstwo sobie zacząłem prowadzić. Nie będę pytał szczegółów, kolegę, który był drugim przedstawicielem tej marki w Polsce. To znaczy tak, znaczy w końcu nie, on tam jakoś no, sam gdyby zrezygnował, bo po prostu nie miał nie się o przebicie, czy czymkolwiek się inny zajął. No i ja zostałem. Zresztą to nawet jakieś tam sukcesy zacząłem odnosić, małe na rynku, no i tak powoli to po prostu budowałem. Miałem oczywiście były kryzysy, bo to trzeba było włożyć też sporo swoich pieniędzy, bo to tak się wydaje, że być przedstawicielem. To nie jest tak, że ktoś ci da pieniądze, tak? To musiałem z własnej kasy zrobić, więc musiałem to po prostu na nowo zbudować. No i tak się po prostu zaczęło. I przez najbliższe 5 lat prowadziłem to przedstawicielstwo handlowe. Później oczywiście to robiłem w domu, później oczywiście otworzyłem swoje biuro handlowe tutaj w Piotrkowie, na ulicy Sulejowskiej zresztą. I pamiętam, wynająłem takie małe biuro po bank. Był tam kiedyś bank. I ten bank się tam wyniósł i to biuro miało takie witryny na ulicę. No i ja, to było po prostu biuro handlowe, ale jak to w biurze handlowym, miałem też wzory płytek ceramicznych, ponieważ ja jak podróżuję i wizytuję moich klientów, czy dystrybutorów, czy importerów, no to te wzory zawsze ze sobą do samochodu biorę i zabieram, ale trzymałem je tam po prostu w tym biurze. A ludzie przechodzą przez ulicę, zaglądali z ciekawości, co tam jest i widzieli płytki ceramiczne. No i więc pukali do tych drzwi i mówili, proszę pana, tu są płytki ceramiczne? No tak, tu są płytki ceramiczne. No to ja, czy mógłbym coś tu kupić, czy mógłbym coś wybrać? A ja mówię, panie, to jest tylko biuro handlowe, to nie jest sklep, nie? Aha, i wychodzili. W pewnym momencie mi się taka żarówka zaświeciła, cholera, klienci sądzą, pukają i chcą kupić płytki ceramiczne, to może... Bo a ja to, nie sprzedam, nie może, sprzedam. Ale nie sprzedam. Być może powinienem otworzyć sklep, tak? No i tak się zaczęła historia właśnie, jak gdyby druga odnoga tego działalności, czyli zaczął się sklep i jak gdyby import i dystrybucja bezpośrednia z Hiszpanii tych moich producentów. Tych producentów przemieliłem mnóstwo hiszpańskich, tak, tych marek. Jak wiecie, Hiszpania jest jednym z większych producentów na świecie płytek ceramicznych. Chyba nie wszyscy wiedzą. Nie wszyscy wiedzą. 400 lat, że tak powiem, no, produkcji, tradycji płytek ceramicznych, zresztą Włosi chyba również. No i tak to się, tak się to zaczęło. I wtedy naprawdę bardzo fajnie ten biznes szedł, bo to były takie czasy, kiedy na rynku tych płytek nie było. W Polsce wtedy była, ja pamiętam, jedna fabryka, która się nazywała Opoczno. W tej chwili tylko został brand, marka Opoczno, bo w tej chwili to chyba jest już Cersanit przejął tą fabrykę. No jak wiecie, w tej chwili na tą chwilę w Polsce mamy sporo producentów płytek ceramicznych, bo jesteśmy w tej chwili w Europie trzecim lub czwartym producentem płytek ceramicznych. Także no szacun, że jak gdyby doszusowaliśmy do takiego stanu rzeczy, aczkolwiek to trwało i trwa jeszcze, ponieważ tak jak mówię, jeśli chodzi o design, o nowe technologie, które Włosi się wyspecjalizowali w maszynach do produkcji płytek ceramicznych. Polskie firmy totalnie pracują na włoskich maszynach, natomiast jeśli chodzi o design, o produkty chemiczne, o rodzaje szkliwa, o nadruki cyfrowe, to wszystko wymyślili właśnie, to idzie stamtąd, tak? Z Włoch i z Hiszpanii, a Polacy jak gdyby dopiero się uczyli w tamtych latach. To płynnie przeszliśmy teraz do trendów. Powiedz, myślę, że jest wśród naszych widzów, to są osoby, które pewnie albo planują remont, albo budują dom,
Co jest teraz takim top hitem? Ojejku, tu dużo by opowiadać. No, trudno to wybierz jeden produkt. Znaczy, jeden produkt. Znaczy, generalnie w tej chwili króluje, jak gdyby jest powrót do kamienia naturalnego, tak? Czyli to, co jest związane z kamieniem, czyli wszelkie te użylenia, nieużylenia, różne rodzaje kamieni, czyli marmury, pulpisy, kamienie, które występują w naturze. Orobico, taki kamień, który występuje naturalnie we Włoszech, to jest taki rodzaj takiego marmuru. Czy mówimy tu o tych naturalnych też odcieniach jednocześnie? Czy tak, na przykład orobico to jest czarny kamień ze złotymi żyłami na przykład i z takimi brązowymi. Mówimy o kalakatach, czyli biała płytka z szarą żyłą, prawda? Albo z czarną żyłą. Czy mówimy o pulpisie, to jest taki kamień, który występuje w Hiszpanii. To jest taki bardzo spokojny kamień z taką białą żyłką. On jest w kilku kolorach oczywiście robiony. Czy na przykład taki najnowszy trend to jest, model się nazywa Tyndall, ale to jest imitacja kamienia, który występuje w Wielkiej Brytanii. Nazywa się Burlington. To jest taki kamień, który no jest niesamowity, nie? Bo znaczy nie wszyscy to znamy. Bardziej znany jest na rynku niemieckim, angielskim. U nas się nie do końca on podoba, ale widzę, że od czasu do czasu coś tam coraz częściej się go gdzieś się sprzedaje. I teraz jeszcze, jeśli chodzi o trendy w tym roku, to kolor wody. Kolor wody, pojawiają się właśnie turkusy, pojawiają się jakieś takie niebieskości. Czy na przykład jest kamień, który ma żyłki szare, ale gdzieniegdzie pojawiają się jakieś takie elementy turkusowe, prawda? Lub totalnie na przykład kopia, jest taka seria, którą ja osobiście sprzedaję, jest to jak gdyby zdjęcie z drona zrobiona na Ibizie, zatoki, nie pamiętam nazwy tej zatoki, ale to jest prawdziwe, gdzie widać po prostu drobne falki na wodzie w kolorze takim turkusowym i przebijające się rafy koralowe. I to w tej płytce normalnie widać, tak? Technologia w tej chwili na druku cyfrowego jest takie daje niesamowite możliwości odtworzenia tej natury. A oprócz tego, co istnieje w naturze, to również tworzymy tak zwane kamienie syntetyczne, czyli coś, co my wymyślamy, tak? To już doszło do tego, że my wymyślamy jakiś kamień, tak? I dodajemy właśnie te kolory wody. Kolory wody w tym roku właśnie w kamieniach syntetycznych, plus te pulpisy, karary, no, kalakaty, to wszystko dalej jest modne. A jeśli chodzi o formaty, no to format coraz większy. W tej chwili no jedna płytka tak, zajęła całą formaty są powiedzmy no 100 na 300, prawda, lub 120 na 280 i jeszcze większe nawet na 360, także ogromne płyty to są występuje. Coś tu chcę przeoszczędzić na fudze chyba. Nie, chodzi o wizualny wygląd czegoś takiego. Masz jednolitą ścianę, na której masz grafikę, płytki, piękną grafikę. Ściana nie jest podzielona fugami, a więc jak gdyby zupełnie no tak, jest inny odczyt wizualny takiego produktu. Tak? Większe wow. Jest większe wow, daje ci taką większą przestrzeń. Jednocześnie no jest to produkt ekologiczny, bo jak gdybyś chciał użyć dużych slabów z kamienia naturalnego, po pierwsze, no to byłyby ogromne slaby, które by ważyły bardzo dużo, one musiały być bardzo grube. Natomiast te płytki wielkoformatowe robimy w tak zwanych slimach, tak? One mają 6 mm grubości tylko. I jest to produkt, który po prostu jest no, lekki, tak? Przy tych formatach. I on występuje pod nazwą handlową spieki kwarcowe, tak? No, to jest to samo co płytka ceramiczna porcelanowa, czyli gresowa. Natomiast spieki kwarcowe, no to właściwie Włosi wymyślili. No musieli coś nadać, jakąś nazwę taką chwytliwą, no i teraz generalnie przyjęło się na rynku, że to są tak zwane spieki kwarcowe, tak? Jasne. Ale płytka, no mówię, jest niesamowita, bo oprócz naszej branży wnętrzarskiej, to z tych płyt korzystają również meblarze, ponieważ te płytki się nadają do obłożenia mebli, platów kuchennych, frontów mebli, frontów szaf całych, przesuwnych, różnych. Wydaje się, że w płytkach ceramicznych już się nic nie może wydarzyć, tak? No bo płytka ceramiczna, no to jedna do drugiej może być podobna, ale naprawdę może się wydarzyć. Ja od czasu, kiedy ja zaczynałem, jak oglądałem technologię produkcji płytek ceramicznych, do tego, co się teraz dzieje, o metodach na druku, kiedyś to były
Tak jak się t-shirty produkowało, nadruki na t-shirtach, tak się robiło nadruki na taki sitodruk, to się nazywało. Tak. Nie wszyscy też wiedzą o tej technologii, bo to jest stara technologia. Tak się płytki produkowało, był sitodruk i się nanosiło jakiś tam wzór, poszło do pieca, wypalało się. Później był tak zwany rotokolor, czyli taki wałek, nie wiem też czy wszyscy pamiętacie, ale były takie wałki malarskie kiedyś na ścianie, gdzie się od razu wzór malowało. No, ty też może już nie pamiętasz, ale ja pamiętam, moi rodzice tak malowali własnoręcznie. Był wałek, pędzlem nam nosiłeś farby i na wałku był jakiś wzór. Okay. I jak jechałeś, to ten wzór się odtwarzał. Jest. I później ten rotokolor wszedł też na powierzchnię płytek. Tak? Płytka podjeżdżała pod taki wałek w różnych momentach, żeby ten wzór się tam za bardzo nie powtarzał, ale on się tam powtarzał i ten wałek malował to by ten wzór. No a teraz już jest nadruk cyfrowy, tak? Czyli jest po prostu coś w rodzaju drukarki, tak? Drukujemy papier, tak płytka jest nadrukowywana i to w różnych technologiach. Także no jest po prostu kosmiczna technologia. I dużo rzeczy myślę, że się jeszcze w płytce termicznej wydarzy. Tak? Tak. Jesteś na rynku płytek już ponad 20 lat. Myślę, że przez ten czas zobaczyłeś wiele. Będąc tutaj w Piotrkowie też zobaczyłeś, jak to miasto się zmienia, bądź nie. I trochę płynnie chcę przejść do Piotrkowa i do tego, gdzie tutaj sobie żyjemy. Gdybyś miał dzisiaj powiedzieć o największej wartości, czy największym plusie miasta i największym minusie, co by to było? Ale to pod względem biznesu pytasz, tak? Czy w ogóle... Pytam szeroko. Jak czujesz? Jakbyś tak myślisz o Piotrkowie? Znaczy, tak, znaczy, ja generalnie z tego miasta chciałem, jak mówię, wyjechać, tak? Mało tego, chciałem z Polski wyjechać. Później, tak ci mówię, no przypadki, ktoś przypadki, coś to mi tego, jak gdyby, nie wiem, coś mnie tu wciągało z powrotem, tak? I słuchajcie, i wróciłem do tego miasta, tak? No i wróciłem do tego Piotrkowa z taką nadzieją, ponieważ Polska się zmieniała bardzo wtedy, tak? Dynamicznie. Ja widziałem w Polsce wielki potencjał właśnie. Koniec lat 90., wszystkie te zmiany. Ja wierzyłem w to, że w tej Polsce będzie era rozwoju właśnie biznesu, małych firm, rodzinnych firm i że ekonomia tego kraju się zacznie fajnie kręcić i że tak powiem, myślę, że tak się to działo. No w tej chwili mogę powiedzieć, że zupełnie inaczej, trochę to wszystko się zmieniło. Nie wiem, czy tu o polityce będziemy rozmawiać, ale po Jasne. Prostu... Nie ma tematów tabu. Nie ma tematów tabu. Na tą chwilę myślę, że to nie jest tak, jak sobie wyobrażałem, tak? I pytasz mnie o Piotrków. No, Piotrków... jakby to powiedzieć, no... Ja się tutaj dobrze czuję, tak? Jako mieszkanie z tego miasta. Urodziłem się tutaj, wychowałem się, spędzałem swoje młode lata i jak gdyby mam sentyment do tego miasta. Natomiast jak gdyby brakuje takiego potencjału biznesowego w tym mieście, ale to ja uważam, że to jest wina troszeczkę, no tutaj jak gdyby kamyczek do włodarzy tego miasta. Dlaczego nie potrafimy tutaj jak gdyby stworzyć warunku do prowadzenia szeroko pojętego biznesu. W Piotrkowie kiedyś, jak to się mówi, za czasów socjalistycznych było kilka fabryk czy dużych producentów, czy to jak pamiętam fabryka maszyn górniczych, czy huty szkła Hortensia, czy huta szkła Kara. Tylko to były przedsiębiorstwa państwowe, które były dotowane przez budżet i jak gdyby one nic nie miały nic wspólnego z biznesem, no to ludziom się w tamtych czasach żyło, że tak powiem, poszedł do pracy, dostawał pensję, tak, i mniejszą lub większą i jak życie się toczyło i byli zadowoleni. Natomiast w momencie, kiedy przyszedł wolny rynek, jak widzicie, po tych zakładach już śladu nie ma, no to musiało paść, no bo rzeczywiście to nie było rentowne, więc w tym momencie, jak gdyby od tamtego czasu, jak gdyby no, nic fajnego w tym mieście się biznesowo nie wydarzyło. Oczywiście Piotrków ma świetną lokalizację, jeśli chodzi o tak, jakby położenie w kraju. Położenie w kraju ma świetną lokalizację, bo jesteśmy jak gdyby na skrzyżowaniu autostrad północ-południe, wschód-zachód, a więc jak zresztą widzicie sami, dużo centrów takich logistycznych tutaj się ulokowało, no bo tu jest świetny dojazd, świetny transport i tak dalej. I na tym polu Piotrków na pewno może wygrać. Natomiast porównując, bo ja jeżdżę bardzo dużo po Polsce. Bardzo dużo jeżdżę po Polsce, wizytując moich klientów właśnie. No właśnie, to też chciałem zapytać. Chciałem porównać, jak gdyby porównuję te miasta i porównuję miasta, które są podobnej wielkości. To uważam, że Piotrków zostaje cały czas tyle. Ale właśnie, bo wiesz,
Z jednej strony miasto emerytów, z drugiej strony ci, którzy tym miastem rządzą, pewnie powiedzą, nie, mamy tutaj super potencjał, remontujemy drogi i tak dalej, i tak dalej. No ale, właśnie, ale co tak, remontujemy drogi? Co z tych dróg? No dobra, no, remontują ci jedną ulicę i później wyjdzie ktoś, powie, hej, wyremontowaliśmy ulicę, no i właśnie ci emeryci mówią, brawo, tak. Mamy fajne miasto, tak? Tu... Ale to w takim razie powiedz mi, jeśli myślisz pod kątem biznesu, bo to jest trochę taki temat chyba złożony, wiesz, na tyle, że mieszkasz sobie w 70-tysięcznym mieście i myślisz sobie, okej, nie ma wsparcia dla przedsiębiorców i tak dalej, ale skoro tak wizytujesz jakby kraj, to jesteś w stanie powiedzieć, jak, bo tak naprawdę wydaje mi się, że to jest kwestia jakichś małych zmian, jakby małych takich kroczków w stronę przedsiębiorców. Tak? Znaczy, ja uważam, że żeby tutaj jak gdyby zwiększyć potencjał tego miasta, to musi być więcej pracodawców, tak, tego miasta. Bo młodzież, która tutaj się uczy czy studiuje na tych naszych lokalnych uczelniach, jeżeli nie, to wyjeżdża, to później często nie wraca tutaj do tego miasta, dlatego że w innych miastach jak gdyby mają lepsze oferty pracy, tak? Oni by chętnie dowrócili do tego miasta. Tylko wiesz, tak? Pytanie, czy oni są dzisiaj w stanie zbudować firmy pokroju twojej firmy. Ale nie, ja wiesz, nie chodzi o to, że ten młody człowiek, który tam studiuje, on wraca i buduje firmy. Tu mi chodzi o to, żeby miasto stworzyło takie warunki dla dużych firm, dużych korporacji, dla firm zagranicznych, które mają potencjał stworzyć takie warunki, żeby lokalizowali tutaj swoje biznesy. A to jak gdyby napędzi to rynek pracy. Od wielu lat się nie dzieje. I wtedy, jeżeli takich warunków nie ma, jeżeli tutaj nikt nie chce inwestować, a warunki są, bo przecież są i tereny, i są miejsca, które Urząd Miasta mógłby. Jest też lokalizacja. No tak, jest świetna lokalizacja centralna, i tutaj wiele firm by mogło sobie ustanowić, czy to produkcję, czy firmy handlowe, czy właśnie firmy importowe. No naprawdę potencjał jest, uważam, jeśli chodzi o lokalizację, zarąbiste. I jak gdyby ja tutaj nie widzę, że miasto nie daje warunków takich preferencyjnych do tego, żeby takie rzeczy się wydarzyły. I wtedy tworzy się rynek pracy, ludzie, którzy studiują, czy to u nas, czy poza tym, wracają tutaj, podejmują pracę. A jak podejmie pracę dobrze płatną, to z czasem będą sobie budowali własne biznesy, tak? Jeżeli ktoś ma ochotę, bo nie każdy chce budować biznes. To są ludzie, którzy chcą tylko pracować w korporacji, powiedzmy, i interesuje ich taka korporacja. A jak patrzysz dzisiaj na młodych ludzi? Bo z jednej strony coraz częściej spotykam się z sytuacjami, w których przedsiębiorcy mówią mi okej, fajnie, że młodzi zaczynają się cenić, zaczynają rozumieć, że przychodząc do pracy mają swoje oczekiwania, nie chcą pracować za minimalną krajową, ale z drugiej strony nie przekłada się to trochę na stopień zaangażowania w pracy. Często nie są w stanie 8 godzin wytrzymać bez Facebooka czy innych social mediów. Gdzieś zamiast na przykład podpatrywać ludzi, którzy mają doświadczenie w tej firmie, na podobnym stanowisku lub wyższym, żeby wyciągać i szybciej się uczyć, to oni raczej jakby wpadają w tą stagnację. Nie, tak, to prawda, zgadza się. Wiele osób potwierdzą to, bo nawet potwierdzą to nawet na swoim przykładzie, bo też zatrudniam pracowników, tak? I zatrudniałem i jakąś tam, może dużej rotacji mi nie było, nie? Ale na przykład zatrudniam młodego człowieka, który jak gdyby na początku, jak gdyby jest ten moment, kiedy się angażuje, stara się troszeczkę i później nagle okazuje się, że jak gdyby nie podejmuje tej pałeczki, nie chce dalej jak gdyby... Móc rozwijać się. Nie chce się dalej rozwijać, nie chce jak gdyby przyjmować pewnych kompetencji, które w firmie są potrzebne do przyjęcia, bo ja go zatrudniam po to, żeby on się tam wyszkolił, tak? No bo wyszkolenie pracownika akurat w mojej branży to jest minimum, no nie wiem, 6-7, no może rok czasu nawet. Jest tyle tematów do ogarnięcia i do poznania, bo ja nie tylko mam płytki ceramiczne, powiedzmy, ale to jest całe budżenie łazienek, a więc wszystko, to jest bardzo dużo tematów. I taki człowiek, którego próbujesz jak gdyby nauczyć, więc to jest czas. Ale w pewnym momencie on tak idzie i powiem sobie, po pół roku staje i widzę, że on przyjmuje taką formę takiego zadaniowca, tak? Zrób to, zrób tamto i on wtedy to robi, wykonuje, tak? Ale jak gdyby z własnej inicjatywy nie idzie dalej, tak? A jak myślisz, z czego to wynika? Bo jakby, jak ja sobie to wyobrażam, wydaje mi się, że to trochę
jakby system szkolny nas do tego zmusza. Oczywiście, jak dzisiaj ciągle tego dążmy za piątkami, ale realnie jakby to potem ogranicza tą kreatywność. Takie samo myślenie, samą próbę dołożenia coś od siebie. Nie? Jakby robimy tylko właśnie ten system zadań, że jest to, masz zrobić to, okej, okay, fajnie, jestem zadowolony, zarobiłem, bo wykonałem zadanie. Ale nie idę więcej, nie robię więcej. Mi się wydaje, że to właśnie edukacja też, dzieci się nie uczy w szkole, jak prowadzić, znaczy może nie prowadzić biznes, bo to na poziomie szkoły podstawowej, czy szkoły średniej może nie do końca, ale generalnie nie uczymy finansów, jak zarządzać finansami, nie uczymy ekonomii. No ale też mi się wydaje, że takie rzeczy też się z domu wynosi też, prawda? Takiego podejścia do pracy. Chęci samego rozwoju i tak dalej. Ale też to, co mówisz, no wszystkie social media. No ja też jestem jak gdyby ofiarą social media. Myślę, że ty też często do telefonu sięgasz i go przeglądasz i tak dalej. No, na to się składa. Ale zawsze trzeba też umiaru we wszystkim. Też umiaru. Aczkolwiek może nie wszyscy, bo ja też przyjmowałem pracowników, którzy naprawdę nic nie umieli, po pół roku naprawdę wyszkolili się świetnie, zaangażowali i jak gdyby zostali w tej branży. Nawet jak już nie pracują u mnie, to też kontrolują w tej branży, są świetnymi fachowcami i naprawdę nie do wszystkich to dotyczy. Ale zgadzam się z tobą, że wielu młodych ludzi jak gdyby. No nie mają takich jak gdyby, nie wiem, to ambicji, tak, swoich wewnętrznych, gdzie by starali się bardziej rozwijać. I są takimi zadaniowcami, jak ja to mówię, zadaniowiec, tak, czyli typowy zadaniowiec. Przychodzisz do pracy, jak mnie wskażesz, co ma zrobić w ciągu dnia, to on nic nie zrobi, tak. A właśnie będzie w internecie sobie tam siedział, przeglądał sobie tam strony, do momentu, kiedy ty nie przyjdziesz i mu powiesz, hej, ale przecież miałeś zrobić to i to, nie. Na takiej zasadzie. No tak to teraz wygląda niestety. Okej, zrobiło się trochę pesymistycznie. To, no właśnie, wejdziemy teraz na najlepszy wątek. Powiedz mi, jak się to robi, że wygląda się tak fenomenalnie, jak ty wyglądasz dzisiaj w swoim wieku. Tutaj teraz to zawstydzasz mnie trochę, okay, przepraszam. Troszkę zastydzam. No. Ale, jak fenomenalnie, no zobacz, siwe włosy, kurna. Dobra, nie będziemy ciągnąć. Jakby wydaje mi się, że wielu mężczyzn w twoim wieku chciałoby wyglądać tak dobrze, mieć taką formę i taką dyspozycję. Ty jesteś człowiekiem, który założył swój własny team rowerowy MTB. Opowiedz trochę więcej o tej dyscyplinie, o tym całym projekcie, w ogóle dlaczego... czego w ogóle team? Przecież mogłeś sobie sam śmigać rowerki. Nie, no tak, bo wiesz co, w ogóle to właśnie tak jak mówisz, że przyszedł taki okres w moim życiu, że... Kurde, troszeczkę byłem zaniedbany, nie? Właśnie praca, biznes, robienie biznesu, troszkę kilogramów za dużo mi przybyło, zaczęły się jakieś tam problemy typu hej, masz za wysoki cholesterol, no to mówię, kurde, no coś może by trzeba było z tym zrobić, nie? I pomyślałem, że wrócę jak gdyby do sportu, tak? No moim takim sportem, tym starym sportem jeszcze z takich młodych lat, to co już wspominałem, było to żeglarstwo, nie? Cały czas, no ale oczywiście miałem nawet taki epizod, że startowałem w klasie olimpijskiej, to było takie typowo regatowe ściganie się, no a później przyszedłem takie bardziej turystyczne żeglowanie, nie? No i tak pomyślałem, dobra, no kurczę, no żeglarstwo to jest fajny sport, nie? No ale tam jak gdyby no, siedzisz sobie za kołem sterowym i popijasz piwko, no i tak generalnie to jest z tym sportem to jest trochę słabo, no trochę pobiegasz po tym pokładzie, jak przywieje, czy jest jakiś tor, no musisz tam trzy żagle zmienić i wrzucić nowe, albo zrzucić, zarefować i tak dalej, no może to jest trochę sport. Tak. Oczywiście, jeżeli startujesz w żeglarstwie na poziomie takim profesjonalnym, regatowym i ścigasz się w regatach oceanicznych, czy nie wiem, Puchar Ameryki i tak dalej, rzeczywiście tam trzeba być przygotowany kondycyjnie, tam nie ma żartu, to już jest wysoki poziom. Ale tak, chodziło mi o taki sport, żeby po prostu poprawić swoją fizyczność, nie? No i tak sobie mówię, kurna, co tu wymyślić, jaki sport, tak? Miałem też taki epizod z tenisem ziemnym. Mówię tak, kurna, ten tenis fajny, w ogóle lubię oglądać tenis. Wasze kobiecy, nie wiem dlaczego, ale tenis kobiecy mnie fascynuje. Teraz pasjami oglądam Wimbledon czy Roland Garros. Śledzę wszystkie te mecze, siedzę po nocach często i oglądam. I więc tak, poszedłem do sklepu, kupiłem sobie rakietę za 800 zł, tu wydałem kupę kasy. Mówię, kurna, będę grał w tenisa, tak? No to i kupiłem sobie rakietę, kupiłem sobie piłeczki, strój elegancki do tego, buty i tak dalej. No i poszedłem na kort. No jednak stanąłem na tym korcie i mówię tak, ale hello, do grania w tenisa potrzeba dwóch. No i tu się zaczęły historie, wiesz, no i mówię, kurna, no i wiesz, no oczywiście trzeba szukać, ja to kolegę, żonę. Do tego, tak, no też żona nie bardzo, gdyby poszła w temat sportowy i tenisa,
No i jak gdyby ten temat umarł, powiem ci, dlatego że no, problem było jak gdyby znaleźć jakąś fajną ekipę czy kogoś do tego, że jakiegoś partnera do tego, żeby ten sport rozwiązać. I któregoś dnia pomyślałem, kurczę, mówię, hej, ale rower to jest fajna rzecz, bo to jest taki troszkę indywidualny sport, nie? A ja taką indywidualność lubię. Lubię takie indywidualne sporty, tak? No bo tutaj tenis już taki trochę grupowy, no, tak? Bo masz przeciwnik, nie? I któregoś dnia w mojej podróży, pamiętam, było to w Gdyni, w Trójmieście, którą zresztą uwielbiam, Trójmiasto, przejeżdżałem do tego dużego sklepu rowerowego i stanąłem, wszedłem do tego sklepu i wszedłem i mówię, dzień dobry, chciałem kupić rower. Oczywiście MTB. Dlaczego MTB? Dlatego, że lubię teren, lubię lasy, lubię ścieżki, lubię takie... Nie, pomyślałem, że rower szosowy to raczej może tak, nie. Tak, cały czas tak jakby autostradą tak, jechać, trochę tak, lubię, żeby się coś działo, więc myślę, że to będzie taki rower MTB. No i do tego sprzedawcy mówi, że taki rower MTB chciałbym kupić. No dobra. No i facet mówi, fajnie, ale powiedz mi, co byś na tym rowerze chciał robić, tak? Czy to będą wycieczki, czy to będziesz coś innego robił? No i w ogóle zaczął od tego, jaki mam budżet na ten rower, tak? No takie pytanie mi zadał, no to ja mówię, słuchaj, no budżet, tak popatrzyłem, ile mam w portfelu. Rakieta za 800, to dobra, no, niech będzie. I tak jeszcze wtedy sobie nie zdawałem z tego sprawy, że budżet, no to ma znaczenie. No ale wtedy pamiętam, strzeliłem za 3000 zł, to mogę, wydawało mi się, to jest ogromna suma za rower, że myślę, że do dzisiaj jest to jakaś tam duża suma za rower. No i facet mi zaproponował takiego Gianta, taka marka, znana zresztą, rower MTB, fajna rama, fajnie skrojona, mówi, że rower taki naprawdę do takiej jazdy nawet bardziej agresywny, szerokie opony, fajny kolor, szary, mi się podobał. No i ja ten rower kupiłem. Kupiłem ten rower, jeszcze kazałem, kupiłem bagażnik od razu, bo ja mówię, jak ten rower będę wiózł z powrotem, to i kupiłem bagażnik na samochód, zamontowałem najpierw bagażnik, zamontowałem rower i wróciłem do Piotrkowa z tym rowerem. I zacząłem sobie tym rowerem jeździć. No i gdzieś tutaj po okolicach, po tych naszych lokalnych ścieżkach sobie fajnie zacząłem jeździć. I któregoś dnia na trasie takiej rowerowej spotkałem kolegę. Myśmy się nie znali, ale ej, cześć, co słychać, gdzie jedziesz, co robisz, to może pojedziemy razem i tak dalej. I tak od słowa do słowa i facet do mnie nagle po którejś tam minucie treningu mówi tak, słuchaj, a nie spróbowałbyś pojechać na maraton rowerowy i tak, żebyśmy się pościgali, bo tam mój kolega też mnie zachęca i tak dalej. Ja mówię, jakie maratony, o co tu chodzi? No jest taka, wiesz, jedziesz, jest grupa ludzi się zbiera, tych bajkerów gdzieś tam, jest trasa oznaczona i sobie jedziesz. Ja mówię, kurde, no fajna impreza, trasa oznaczona, bo tutaj się szwendam, nie wiem, czy jechać w lewo, czy w prawo, może no tego. No i jest taka edycja, była, no czy jest do tej pory organizowana, nazywa się Mazowia MTB. To zresztą organizuje Cezary Zamana, znany taki były kolarz, pewnie znacie nazwisko. I są to generalnie takie maratony w okolicach Warszawy, czyli tam Puszcza Kampinoska, tam tego, czyli raczej tak płasko, nie jakieś góry, tylko raczej płasko, więc mówię, może i spróbować. I pojechaliśmy we dwójkę na ten maraton. I ja wystartowałem w tym maratonie i powiem ci, że po pierwszym maratonie coś we mnie trafiło takiego, że powiedziałem, kurna, no to jest to. Jest rower, jest trasa, którą masz wyznaczoną, słuchaj, stajesz na linię, masz po prostu, no jest rywalizacja, a ja lubię rywalizację właśnie. I to jest jeszcze taka rzecz, że ja nawet jak jeżdżę na treningu i widzę kolarza, który jest przede mną, ja już rywalizuję, tak? Ja już go muszę dogonić, muszę go wyprzedzić, tak? Więc jest rywalizacja. No i słuchaj, zacząłem się wciągać w te maratony. Zacząłem się wciągać w te maratony, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Powoli zacząłem się rozglądać po rowerach, jakimi jeżdżą sprzętu i stwierdziłem, że cholera, ten rower, co ja mam, to jest popierdółk. To się kurna, to po prostu chyba jest, to nie jest to. No i rzeczywiście, zaczynasz się wciągać w tą dyscyplinę, zaczynasz zdobywać wiedzę, zaczynasz rozmawiać z ludźmi, zaczynasz działać na forach internetowych i dowiadywać się. No i tak się złożyło, że od tego czasu no, mocno się wciągnąłem w kolarstwo. Następny mój rower to już był rower, zbudowałem jak gdyby sam, czyli kupiłem ramę, sobie ściągnąłem, już to była rama karbonowa, nie aluminiowa, odpowiednie koło, odpowiedni napęd oczywiście i tak dalej. No i tutaj już kwoty się zaczynają robić coraz wyższe. Dobra, sprzedaj i tak dalej. Informacje, ile taki rower kosztuje? Znaczy rower, oczywiście ja powiem tak, ja się ścigam na
na poziomie amatorskim, tak? Ja nie jestem zawodowcem, tak? Ale te maratony, które są organizowane, czy wyścigi cross country, w których też biorę udział, dla amatorów są organizowane na bardzo wysokim poziomie i to jest amatorstwo już takie, no powiedzmy, półprofesjonalne, bo nawet taki amator, niektóry dobry amator potrafi z profesjonalistą też wygrać, tak? Więc tutaj, i tu jest o tyle jeszcze fajnie, że startujesz oprócz swoich kategorii wiekowych, tak? Czyli ścigasz się jak gdyby w swoich kategoriach. Oczywiście ja wielu bajkerów, dwudziestolatków też pokonuję i objeżdżam, co mi daje wielką satysfakcję, no ale niewytrenowani, no to nie moja wina, nie? No więc na przykład sprzętowo, no rower może kosztować bardzo dużo pieniędzy, no w tej chwili jak wiecie są takie trudne czasy, generalnie rowerów nie ma, rowery bardzo zdrożały, ale taki rower no MTB, który wysoka puła, no to jest koszt 50 tysięcy, 55 tysięcy złotych. Wow. To jest takie ceny. No, ale nie jest tani sport. To jest taki topowy rower, taki topowy, ale oczywiście nie przesadzajmy, bo mnóstwo, to jest, jeżeli ktoś ma pieniądze i akurat ma taką potrzebę na taki rower, to jak najbardziej. Natomiast jest dużo tańszych rowerów, powiedzmy od 10 tysięcy, 15 tysięcy, 20 tysięcy. Gdzie powiedzmy, no te rowery są może trochę cięższe, masa tych rowerów, komponenty nie są takie, ale jak jest dobry bajker wytrenowany, dobry kolarz, to on potrafi na rowerze, który waży więcej niż od tego za 50 tysięcy wygrywać, także wiesz. Jeżeli ktoś już jeździ na bardzo wysokim poziomie, to ten rower taki najdroższy, który rzeczywiście jest świetnie wyposażony, na wyścigu możesz urwać te kilka sekund, prawda, czy wykorzystać ten sprzęt bardzo drogi do tego, żeby zwyciężać w wyścigach, ale też nie przesadzajmy, tak, no bo wiadomo, że no są rowery bardzo drogi, ale myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Zużyłeś ten swój team. Tak, no właśnie, team, jak zacząłem jeździć w tych wyścigach, to powiem ci tak, no widziałem jak gdyby fajnie ubranych ludzi, grupy ludzi, którzy mają jednakowe koszulki, jednakowe ubiory i stroje. I tak pomyślałem, kurczę, no przecież można byłoby coś takiego fajnego w Piotrkowie zrobić, tak? No bo w Piotrkowie nie było. Ja się zacząłem dowiadywać oczywiście tutaj w środowisku, czy tak? Jest. Czy jest coś takiego? No i oczywiście jest chyba do dzisiaj taka grupa, nazywa się PGR, to jest Piotrkowska Grupa Rowerowa, z którą tam nawet chyba 2 czy 3 razy udało mi się gdzieś tam wybrać, no ale okazało się, że to jest grupa taka no bardziej turystyczna, rekreacyjna, czyli oni sobie tam jeżdżą na wycieczki, palą ognisko, kiełbaski, sobie tam robią z grilla i tak dalej. Natomiast, to też jest spoko. Tak, to jest spoko. Natomiast mnie interesowała tylko rywalizacja, więc nie było takiego nawet, w Piotrkowie nawet nie ma klubu w tej chwili, takiego stricto kolarskiego, dobrego, gdzie można byłoby tak to kolarstwo MTB uprawiać. No i właśnie z tym moim kolegą, z którym tam się zacząłem wspólnie stykać, słuchaj, kurde, może byśmy stworzyli team. No i pomyślałem też również, żeby połączyć biznes ze sportem. No bo to połączenie jest świetne. Promowanie biznesu poprzez sport, jak wiesz, jest w tej chwili naprawdę... Tak naprawdę, wbrew pozorom, jest najbardziej opłacalne. Znaczy jest opłacalne, ale generalnie jest... Niesie w sobie taką dużą wartość takiego optymizmu też do marki. Tak, poza tym dla marki, która gdzieś tam inwestuje w sport, no to jest też dobry jak gdyby, no, dobry marketing, tak? Nie do końca to się przekłada na wyniki finansowe, bo to nie jest tak, że jak będziesz inwestował w sport, to od razu to się przełoży na wyniki, nie? Mało jest takich firm, no nie wiem, powiedzmy Orlen, tak? To jest firma, która inwestuje chyba już w wiele gałęzi sportu, tak? Oprócz wyścigów Formuły 1 i tak dalej, to już mówimy o bardzo dużych pieniądzach i tak dalej. No ale jak wiesz, są firmy różne, które w sport inwestują, tak? No, nie wiem, marki ciuchowe, nawet 4F, która inwestuje w sport, prawda, no, ale oni szyją stricte sportowe. Ale nie żałujesz tak? Tego kroku, ile już tak, lat? Tak, no więc właśnie, w przyszłym roku mija 15-lecie, czyli ten rok to 14 lat, w przyszłym roku jest 15-lecie i właśnie już tam zamierzamy jakąś tam wielką imprezę zrobić, fajną. No 15 lat... Znać, zajrzymy z kamerą. Tak, zapraszam. 15 lat teamu. Powiem ci tak, zaczęło się od tego, że po prostu zrobiłem ogłoszenie gdzieś tam, nie wiem, czy to na Facebooku poszło, czy gdzieś tam w internecie, czy tam poprzez znajomych, że taki team powstaje i że zapraszam chętnych do wystąpienia. I wyobraź sobie, że zapotrzebowanie ludzi, którzy chcieli wystąpić do tego, to było przeogromne. Ja byłem po prostu w szoku. Na pierwsze spotkanie, które zorganizowałem w jakiejś tam knajpie tu pod Piotrkowem,
przyszło, nie wiem, 15-20 ludzi, tak? I wszyscy chcieli być członkiem tego teamu, tak? Ludzie, którzy już coś wspólnego z kolarstwem mieli, ale jak gdyby poszukiwali też takiej integracji, bo ludzie sobie gdzieś tam sport uprawiają, ale jednak tak. Jak masz grupę, jeździsz w grupie, integrujesz się, to jest zupełnie co innego. No i tak powstał team. No ja zacząłem sponsorować ten team w sensie ubierania wszystkich w jednakowe ciuchy, w odżywki sportowe, jak i wyjazdy na maratony, tak? Oczywiście nie inwestuję, nie finansuję jak gdyby ze sprzętu rowerowego, tak? No bo to już są ogromne pieniądze, na to mnie po prostu absolutnie nie stać. Ale obecność w swoim teamie wiąże się dla członka z jakimiś kosztami, tak? Poza tym, czy po prostu... To znaczy... Może przyjść dzisiaj na przykład każdy, kto ma doświadczenie, czy jest jakiś test, forma, nie wiem... Nie, żadnych testów nie ma, to znaczy do tej chwili to jest tak, że przychodzi i na przykład umawiamy się na wspólne treningi, tak? I sobie tam jeździmy, tak? To nie jest tak, że on dzisiaj ten przychodzi, wie, dobra, to masz tutaj strój i zacznie za mnie jeździć, nie? Aczkolwiek nieraz tak robiłem, nie później czego żałowałem, nie? Bo gość przyszedł, wziął strój i się już więcej nie pokazał, tak? Nie? No, nawet z tego roku mam taki przypadek, nie? Że przyszedł. Jakby ktoś oglądał, to pamiętacie, że tak, nie robi. Przyszedł zawodnik, powiedział, hej, chcę jeździć z tego, dostał strój i już go więcej nie widziałem, nie? Ale to nie to chodzi. No i powiem ci, że przez ten team przewinęło się bardzo dużo ludzi. Nie wiem, w tej chwili nie chcę rzucać cyfrą, ale nie wiem, 40 kolarzy co najmniej przewinęło się i to takich kolarzy, o których nieraz słychać gdzieś tam dalej karierę kolarską kontynuują, nawet międzynarodową, co dla mnie jest wielką satysfakcją, że tacy ludzie u mnie byli. I naprawdę, no oczywiście jestem amatorami, to nie jest grupa profesjonalna, nie ścigamy się w wyścigach profesjonalnych, bawimy się w to kolarstwo. No jesteśmy fajną grupą, przyjaciół. Jest entuzjazm. Razem trenujemy, razem jeździmy, oprócz takiego ścigania. Co roku wybieramy sobie jakąś edycję, tak? Bo w Polsce maratony, te wyścigi są organizowane przez różnych organizatorów pod różną nazwą, tak? Są maratony w górach, na południu Polski, takie najcięższe maratony MTB, to jest MTB maraton, to są bike maraton się nazywają. One są jedne z najcięższych, to wiele lat myśmy tam startowali. W tym roku startujemy bike atelier się nazywa, to jest bardziej Śląsk i okolice i Jura Krakowsko-Częstochowska, ale też Wisła, parę jest takich górskich, mocnych odcinków. I już na takich płaskich nie startujemy, bo tak mówię, ta Mazowia, na której ja zacząłem karierę, to były płaskie odcinki, no to jest takie szybkie ściganie się i tak dalej. Szukaliśmy innych wyzwań, no bo to jest MTB, dla mnie prawdziwe to jest kolarstwo górskie, czyli góry i to esencja, tak, to jest esencja kolarstwa górskiego. No powiedz o jakichś sukcesach. O jakichś sukcesach? No powiem ci, że ja te sukcesy gdzieś tam bardzo powoli zdobywałem. No powiedzmy, nie wiem, czy to dlatego, że już jestem coraz starszy i mam mniejszą konkurencję, to coraz częściej na podium stoję, no bo de facto od tych tam 3-4 lat rzeczywiście są wyścigi, że praktycznie na każdym wyścigu stoję na podium i coś tam w kategorii mojej wiekowej zdobywam. Czasami nie stoję, ale gdzieś tam w czubie jestem. Ale to być może właśnie wynika, że po prostu mam mniejszą konkurencję, nie? W kategorii wiekowej, tak? No powiedzmy na 20 startujących w moim roczniku, jak jestem trzeci, no to też jest jakiś fajny wynik, nie? Pewnie. Dalej, nie? Myślę, że nie ma co tutaj... Natomiast my generalnie skupiamy się, bo ja to mówię o takim indywidualnym ściganiu się, ale bardziej walczymy o tak zwane grupowe, tak. No i mamy sukcesy, bo na przykład tak zwana Świętokrzyska Liga Rogowa, w której wiele lat żeśmy startowali, to staliśmy na trzecim, na drugim miejscu, na pierwszym gdyby się udało, ale cały czas na podium jako drużyna. Fajne wyniki robiliśmy, taki maraton w Wieruszowie organizowany, no to tam żeśmy byli jako pierwsza drużyna, na przykład staliśmy na podium jako drużyna. W bike maratonie też, już nie pamiętam, drugie czy trzecie miejsce w którymś tam roku też staliśmy. No i chłopaki generalnie też indywidualnie też zdobywali jakieś tam. Także mamy mnóstwo pucharów, medali, dyplomów. Ja mam to u siebie w garażu i w sumie nie wiem, co z tym właśnie zrobić, bo... Musimy zrobić muzeum Estil Team. Tak, bo ja to kiedyś trzymałem w domu i w pewnym momencie któregoś dnia moja żona mnie pogoniła z tym wszystkim. Nie? Mówi tak, zrób coś z tym, nie wiem, oddaj na złom czy coś, bo tych pucharków, jakichś tam medali, tego wszystkiego jest, ale tak mi to trochę szkoda tego wyrzucać, bo to jest jakaś historia. No i tak właśnie na to 15-lecie teamu
stwierdziliśmy, że być może przydałoby się takie miejsce, nie? Gdzie moglibyśmy celebrować, żeby można to wszystko porozstawiać. No więc jesteśmy na etapie poszukiwania takiego miejsca, jakiejś takiej siedziby tego klubu. Super. Słuchajcie, jakby ktoś słyszał o takim fajnym miejscu, to napiszcie do Darka Estyle Racing Team. A jeśli chcecie dołączyć, to też przecież śmiało. Jak najbardziej. Jeżeli uprawiacie kolarstwo i chcielibyście spróbować w barwach Estyle Racing Team, jesteśmy otwarci na każdego, tak? Zwłaszcza kobiet nam brakuje, bo kobiety zdobywają punkty. Taka jest prawda. Tak? Tak, kobiety mają to do siebie, że więcej punktów zdobywają dla tych właśnie grupowych wyników, prawda? Teamowych, drużynowej, właśnie w tej rywalizacji drużynowej. Więc no, brakuje nam tych kobiet i ubolewamy nad tym. Coś także czuję, że to się teraz po tym odcinku. Myślę, że się posypie, po prostu nie będę, po prostu telefon będzie się grzał. Nie? Tak jest. Taka była historia. Powiedzieliśmy o aktywnej przestrzeni, to teraz troszkę dla tych, którzy wolą statycznie na kanapie wieczorem na przykład poczytać książkę. Powiedz mi, czy była jakaś w twoim życiu książka, która albo mocno na ciebie wpłynęła, albo gdzieś odmieniła twoje życie w jakiejś przestrzeni. Po prostu coś, co sprawiło, aha, od teraz, może ta pierwsza, gdy wjeżdżałeś do Kanady. Kurczę, no właśnie, tak. No myślę, że wiesz, akurat mi ta książka, która przyszła, to była ta pierwsza książka, która zmieniła moje życie, można powiedzieć, tak? Czyli Kanadyjskie peregrynacje. Ja nie znam autora już tej książki. Ale ja tą książkę chyba mam gdzieś w zaułkach moich szaf. Jak znajdziesz to, daj nam tutaj, jak będziesz chciał. Naprawdę. I przekażemy ją komuś, pamiętam, kto będzie chciał odwiedzić Kanadę na przykład. Tak, i naprawdę tam opisywane są te poszczególne prowincje. I o ten Vancouver, który mówiłem, którego marzyłem. Saskatchewan, jakieś takie te prowincje kanadyjskie. No i te przestrzenie. No i ta książka na pewno wpłynęła na moje życie, no bo dzięki tej książce gdyby na tą emigrację postanowiłem wyjechać, nie? To była taka emigracja połączona z chęcią poznania danego kraju, ale też no, wiadomo, też ekonomiczna, tak? No bo to były takie czasy, a nie inne. Natomiast książek w życiu przeczytałem, powiedzmy, nie jestem jakimś tam pożeraczem książek, bo jak wiecie, w czasach social media do tych książek się coraz mniej zagląda. Ale to tak? Błąd trochę, tak sądzę, że to trochę błąd i jakby chcemy tak, tym tematem. Tak, tak, ale też chcę go trochę pobudzić u nas. Dokładnie. Ja tych książek trochę tam w życiu przeczytałem, tak? Czyli trudno mi teraz powiedzieć jedna taka, tak mówisz, jedna książka, która zmieniła moje życie. No może o tej Kanadzie rzeczywiście można o tej książce wspomnieć, nie? Natomiast z czasów tych moich takich, powiedzmy, żeglarskich, kiedy tam zacząłem żeglarstwo prawie miałem 15 lat, no to wiadomo, jak poznawałem, to pochłaniałem wszystkie książki odnośnie morza, żeglarstwa i tak dalej. Jakieś takie klasyki, takie książki, które mi zostały w głowie, to na przykład Karola Borcharda, znanego kapitana żeglugi wielkiej książki, który świetnym pisarzem był. To jest książka Znaczy kapitan i Krążownik spod Samosiery. No to polecam, to są wybitne książki, klasyka, którą trzeba pochłonąć, jeżeli ktoś się interesuje marynistyką, jak powstawało w ogóle, jak gospodarka morska w Polsce powstawała, te nasze pierwsze transatlantyki, które pływały przez Atlantyk z imigrantami do Stanów Zjednoczonych, tam MS Piłsudski, tam Stefan Batory. To jest historia, którą młodzi może nie do końca znają, ale warto to poznać, więc do tych książek zachęcam. Natomiast tak z ostatnich moich książek, które gdzieś tutaj w tej chwili, takich najnowszych książek, które przeczytałem, to mogę polecić książkę Mariusza Szczygła, znanego no, bardziej reportażystą, tak? Jest książka, która ma tytuł Nie ma. I to jest książka, która zresztą chyba zdobyła w ubiegłym roku albo 2 lata temu nagrodę Nike. Taką książkę pochłaniasz po prostu migiem, nie? Więc to jest książka, która gdyby zgłębia rzeczy o tematach, no sam tytuł mówi nie ma, to jak gdyby o nieobecności i o brakach, tak? Ale to jest tak wszystko wplecione, że no, polecam wam tą książkę. I jeszcze chciałem napomnieć o jednej książce. To jest książka pod tytułem Diabeł umiera w Hawanie. A polecam tą książkę gorąco, dlatego że ja odbyłem podróż na Kubę parę lat temu. I to jeszcze w czasach, kiedy, że tak powiem, no chyba zaraz, już nie pamiętam, czy Fidel Castro żył, czy zaraz potem jak umarł, ale no Kuba jeszcze w tych czasach takich siermiężnych. Ja się tak zafascynowałem tą Kubą, tym życiem na Kubie, tym wszystkim, historią przede wszystkim Kuby, że jak wróciłem, zacząłem szukać, jak gdyby o tej Kubie zacząłem czytać wszystko. I trafiłem na książkę właśnie Diabeł umiera w Hawanie. Nie pamiętam autora tej książki, ale mogę wam później tam gdzieś podrzucić. Sprawdzimy. Tutaj wam podrzucę później tam gdzieś tak na tym. I
facet opisuje po prostu całą tą historię na przykładzie kilku znanych postaci z życia społeczeństwa kubańskiego. Opisuje całą tą historię właśnie jak Fidel Castro przejmował Kubę, co się wydarzyło, jak torturowali ludzi, jak tych, no czytasz tę książkę naprawdę fantastycznie. Także to jest kolejna lektura, którą wam polecam. No, rzuciliśmy wam dzisiaj kilka propozycji. Ostatnie pytanie. W co dzisiaj, z perspektywy tego, w jakich czasach trudnych żyjemy, patrząc chociażby na inflację, w co się inwestuje dzisiaj? W co się inwestuje? No na pewno nie w bitcoiny, nie? Bo na pewno nie w bitcoiny. Uważam, że bitcoin stracił teraz bardzo dużo i no, to jest trudny temat i tak dalej. Okay. Ja wam powiem, w co ja inwestuję. Jasne. Ja inwestuję w samochody. No właśnie chciałem powiedzieć trochę o tych legendarnych samochodach. Ja inwestuję w samochody, ponieważ słuchajcie, są takie czasy, kiedy jest po prostu nagonka, jest po prostu parcie na samochody elektryczne i tak dalej. I być może jest to przyszłość, tak? Elektromobilność jest jak gdyby przyszłością, natomiast ja na razie w tym się nie widzę po prostu. Z racji wykonywanego zawodu, gdzie bardzo dużo jeżdżę samochodem i dla mnie samochód elektryczny na razie nie spełnia takich wymogów, bo po prostu nie daje rady. Natomiast no powiem wam, że samochody sportowe z silnikiem 5-litrowym V8, czyli klasyczne muscle cary, to jest rzecz, w którą trzeba teraz inwestować, bo już takich samochodów nie będzie. To już ostatni gwizdek, żeby taki samochód kupić. Ja kupiłem taki samochód. Kupiłem Forda Mustanga w edycji limitowanej Mach 1 z silnikiem 5-litrowym V8. No, sprzęt, którym się zakochałem i o którym od dawna marzyłem, tak? Jako już chłopak marzyłem o tym Mustangu. I jak się do niego wsiada, no to macie cały czas, jesteście uśmiechnięci i po prostu jest to muzyka. A dlaczego mówię, że inwestować? Ponieważ takie samochody moim zdaniem już nie będą tanieć. Tak? Samochodów, jak wiecie, Unia Europejska chyba od 35 roku, tak? Czy wcześniej, będzie zakaz w ogóle sprzedaży samochodów spalinowych w ogóle, tak? Więc to będą takie rodzynki, więc to już się robi taki samochód troszkę kolekcjonerski, tak? No, dla przykładu wam powiem, że ja mam ten samochód, posiadam rok czasu i w ciągu roku czasu ten samochód już zdrożał 36 tysięcy. Mówię o cenie takiej dystrybutorskiej, normalnej, tak? Natomiast byłem uczestnikiem zlotów Mustangów klasycznych, nie tak dawno zresztą, w Łodzi, gdzie rozmawiałem z wieloma chłopakami na temat Mustangów i oni mają takie rodzynki jak właśnie Machy z 69 roku, na którym ten Mach, który ja kupiłem, był wzorowany, czy klasyczne Mustangi z 64 nawet roku, ale ten 69, 67 rok, no to są samochody, które w tej chwili kosztują po 250 tysięcy dolarów. I cena rośnie. Mimo że różnica między moim Machem a Machem z 69 jest 52 lata, to jest droższy. Mój jest tańszy. I także wyobraźcie sobie, co będzie z moim samochodem za 50 lat. Tak? Znaczy, mnie już nie będzie na świecie, ale ten samochód, jeżeli będzie, no to będzie, myślę, że jego wartość będzie rosła. Ale nie eksploatujesz go do klientów za bardzo. Nie eksploatuję go. Powiem wam, ile zrobiłem kilometrów przez rok czasu, to jest 4000 kilometrów. Czyli jest nieeksploatowany. Jeżeli w tym tempie będę go eksploatował, to po 50 latach no, nie będzie miał dużo kilometrów. Myślę, że wartość tego samochodu... Umówmy się na jakiś challenge. Jak zrobimy tutaj, powiedzmy, nie, zacznijmy na weźmie, to jest początek kanału. Jak zrobimy 1000 subskrypcji, to przewieziesz nas swoim Mustangiem. Jak najbardziej, zapraszam. Możemy zrobić nawet jakiś fajny filmik z wyprawy mustangowej, gdzieś możemy zrobić jakiś fajny challenge. Jestem otwarty, także może być nawet fajna zabawa, nie? Super, super. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję. Naprawdę bardzo optymistyczne, chociaż w niektórych momentach trochę pesymistyczne, ale jak to jest w życiu? No raz jest lepiej, raz jest gorzej. Tak jest, raz gorzej, oczywiście. Ja też bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo miło gościć tutaj u was. Życzę wam fantastycznego rozwoju tego kanału. Będę oczywiście śledził was i tam dawał dzwoneczki i tam subskrybował, tak? Tak, dzięki bardzo. Także myślę, więc cóż, no do następnego razu. Dzięki wielkie jeszcze raz. Dziękuję bardzo.